w moim wystąpieniu chcę się zastanowić, jak można mieć atrakcyjną pracę, nie żadną bullshit, czy mieć status jakiegoś prekariusza, czy pracę śmieciową, jak to dzisiaj jest bardzo popularne. Otóż ekonomiści, proszę Państwa, zastanawiają się nad tym problemem od wielu, wielu wieków i jedni powiadają, że to państwo gwarantuje taką pracę. Największy tutaj był wpływowy, był John Maynard Keynes, który twierdził tak, chociaż wyprzedził go polski noblista w dziedzinie literatury. Władysław Reymond z słynnej Ziemi Obiecanej wyłożył tą samą koncepcję kilkadziesiąt lat wcześniej. Inni powiadają, proszę Państwa, że to rynki zapewniają taką znakomitą pracę, ponieważ rynki potrafią tak doskonale koordynować działalność gospodarczą, dopasowywać działalność przedsiębiorców, pracowników i konsumentów, że każdy znajdzie swoje najlepsze zatrudnienie. Jeszcze inni powiadają, na czele z wielkim Józefem Schumpeterem, że to przedsiębiorcy tworzą atrakcyjną pracę i w związku z tym, jeśli chcemy mieć dobrą pracę, atrakcyjną, to powinniśmy przede wszystkim tworzyć przedsiębiorców, im pomagać, żeby taką pracę zdobyć. Otóż, proszę Państwa, te wszystkie trzy grupy ekonomistów mają wiele racji, ale też moim zdaniem bardzo się mylą. Otóż te wszystkie trzy grupy zwracają uwagę na różne regulatory gospodarki, które odpowiadają za dobrą, za w ogóle za pracę. Jedna grupa odpowiada za taki regulator gospodarki, jakim jest państwo, inna grupa opowiada się za takim regulatorem gospodarki, jakim są przedsiębiorstwa. Natomiast moim zdaniem, i tym się zajmuję w swoich teoriach, w swoich koncepcjach, najważniejszym regulatorem gospodarki są gospodarstwa domowe, to znaczy jesteśmy my. Może brzmi to dla wielu z Państwa szokująco, ponieważ ktoś powie, no jak to my jesteśmy takim pyłkiem w tajfunie, na wietrze, wobec rynków, wobec państwa, wobec wielkich firm, korporacji, co my możemy, taki pyłek może zdziałać. Otóż, proszę Państwa, Albert Camus, słynnym eseju filozoficznym, człowiek zbuntowany, powiadał, że są dwie siły przeobrażające przyrodę. Jedna siła to jest siła właśnie tajfunu, to jest właśnie ta siła rynków, w naszym przypadku korporacji, państwa, a druga siła jest to siła soku roślinnego. Tą właśnie siłą są gospodarstwa domowe, tą siłą jesteśmy my. Ten sok roślinny potrafi bardzo silnie przekształcać przyrodę. Alvin Toffler, nieodżałowany Alvin Toffler, bo niestety już nie żyje, wspaniały futurolog, wspaniały człowiek, wspaniały filozof, zwraca uwagę, że dzisiaj najważniejszym aktywem każdego przedsiębiorstwa właśnie są pracownicy. Z ich talentem, z ich wiedzą, z ich relacjami. I oni, przenosząc się z firmy do firmy, przenoszą najważniejsze aktywo. Dzisiaj bardzo ryzykowne jest polecić komuś na przykład jakąś dobrą restaurację, w której byliśmy dwa tygodnie temu, bo może się okazać, że w ciągu dwóch tygodni już tam jest inny kucharz, prawda? I ta restauracja wcale nie jest taka, jak była dwa tygodnie temu. To najważniejsze aktywo przeniosło się gdzieś indziej i tak się bardzo, bardzo często dzieje. Tak, w związku z tym powstaje problem, jak my, jako prawda, te gospodarstwa domowe, możemy oczywiście walczyć z tymi rynkami, walczyć z tymi prawda, wielkimi korporacjami, walczyć z silnym państwem. Otóż w moich badaniach, w naszych teoriach zwracamy uwagę, że jest podzielony na pewne segmenty. Każdy się składa z pewnych segmentów. No, najwięcej wiemy o segmentach na rynku. Tutaj marketingowcy poświęcili temu wiele prac, wiele analiz, dzieląc rynki na różne segmenty. Ale taka sama segmentacja zachodzi w państwie, zachodzi w firmach. I to musimy wykorzystać. To jest wielka szansa gospodarstw domowych. Każdy z nas musi dokonać tu swoistej takiej rewolucji kopernikańskiej, bo dotychczas to firmy, korporacje, rynki, państwa nas segmentowały na różne grupy.
segmentują nas przedsiębiorstwa, państwo nas segmentuje, w Polsce to się nazywa, wyznacza różne sorty ludzi, ale możemy dokonywać to sami. My sami możemy się umieszczać w różnych segmentach. No, jak to robić? Otóż możemy to robić dzięki takiemu pewnemu odkryciu, które wydaje się dość banalne, ale którego dokonujemy permanentnie, że w gospodarce występują nie tylko dobra o charakterze substytucyjnym i komplementarnym. Studentom się bardzo silnie wkłada do głowy na różnych przedmiotach ekonomicznych, ale jest cała masa dóbr, które możemy nazwać takimi dobrami współproduktywnymi, co-productive, czyli takie dobra, które jedne napędzają drugie, przy pomocy których tworzą się inne. Gdzie są te dobra? Gdzie one się uwidaczniają? No, przede wszystkim są to dobra ekologiczne. Ten przysłowiowy tlen, który ktoś wytwarza, daje życie innym. Są to dobra wiedzy. Wiedzę, którą tworzymy poprzez różne wycieki, spillovery, ta wiedza może służyć działaniu innym. Są to dobra społeczne. Wszystkie takie eventy, jak dzisiaj robimy, wszystkie kluby, które tworzymy, wszystkie stowarzyszenia mają charakter dóbr współproduktywnych, dających szansę tworzenia innych. Czy każdy z nas dzięki tym dobrom ma szansę przesuwania się z najniższych segmentów w społeczeństwie, w przedsiębiorstwie, na rynku do wyższych segmentów, do ciekawszej pracy. I wbrew pozorom, wbrew temu, co się twierdzi, ta liczba miejsc ograniczonych w tych lepszych segmentach wcale nie jest. To nie są szalupy na Titaniku. Jest odwrotnie. Im więcej osób przechodzi do tych wyższych segmentów w społeczeństwie, w przedsiębiorstwach, na rynkach, tym daje szansę innym na takie przejście. W naszych badaniach mamy wiele takich przykładów, udało nam się zaobserwować i opisać. No, mieliśmy taki bardzo ciekawy przykład młodego człowieka bezrobotnego na biednej podkarpackiej wsi, który, prawda, sprzedał swoje nieurodzajne pole za jakąś kwotę 10 tysięcy, zakupił używany markowy motor i dzięki temu motorowi, prawda, wszedł do wspólnoty takiej harlejowskiej. To nie była taka czysta harlejowka, ale taka grupa, prawda, motocyklistów. Czyli wszedł do pewnego wyższego poziomu segmentu społecznego, zdobył pewne relacje. Dzięki tym relacjom zdobył dużo nowych, ciekawych pracy, czyli przesunął się w hierarchii pracy. Jak się przesunął w tej hierarchii pracy i miał te dobre relacje społeczne, zaczął dobrze być wyceniany na rynku. Jego płaca zaczęła być kilkakrotnie wyższa niż płaca minimalna. Nie musiał się obawiać o tej minimalną płacę, o tą bullshit pracę. To dawało mu jeszcze większe możliwości. Takich przykładów gromadzimy bardzo wiele. Otóż współczesne, proszę Państwa, badania neurobiologiczne i psychologiczne pokazują, że jest coś takiego, mianowicie, że w ludziach, w umysłach ludzkich, w mózgach ludzkich wykształca się pewien taki sposób myślenia tych ludzi, którzy potrafią się przekształcać, przechodzić jednocześnie w tych segmentach społecznych, przedsiębiorczych i segmentach rynkowych do góry, coś takiego, co nazywa się high road, prawda, że ludzie potrafią myśleć właśnie, jak tu pokazane jest, tą zieloną pętlą, tym high road. To można na trwale w mózgach i w umysłach ukształtować. Współczesne badania neurologiczne przy pomocy rezonansów magnetycznych pokazują, że rzeczywiście inaczej pracuje mózg, inaczej niż ludzie, którzy działają według tak zwanego low road, czyli według tej czerwonej pętli, którzy na stałe się, prawda, dokonują wyuczonej bezradności, którzy na stałe, prawda, są skazani na pracę bullshit jobs, na status prekariusza, na pomoc państwa, że to wszystko właśnie można wykształcić na trwałe i na trwałe mieć szansę na bardzo dobrą, atrakcyjną pracę, na przesuwanie się wokół właśnie tej zielonej osi, czyli zajmowanie lepszych segmentów w przedsiębiorstwie, lepszych segmentów na rynku, lepszych segmentów własnej konsumpcji i lepszych segmentów w społeczeństwie. To wszystko
trzeba robić. Jakie z tego wnioski wynikają konkretnie dla nas, dla młodzieży tutaj? Otóż w każdej pracy, którą będziecie podejmować, w której będziecie pracować, musicie, prawda, być w firmie bardzo blisko rynku. Trzeba podejmować działalności, które są bardzo blisko rynku, działalności, które będą również zmieniać waszą pasję w waszej konsumpcji. Wasza konsumpcja musi coraz częściej stawać się konsumpcją o charakterze inwestycyjnym. To jest zupełnie nowe pojęcie, które się pojawia. Czyli nie jest ani to konsumpcja, ani inwestycje, tylko coś, co nazywa się konsumpcją inwestycyjną. To są właśnie, ta konsumpcja pozwala wam tworzyć i konsumować w szeroko rozumieniu dobra, które nazywamy dobrami współproduktywnymi, które gwarantują trwałą, atrakcyjną pracę, a nie tą bullshit i tą prekariańską, śmieciową pracę. Dziękuję bardzo.